i Kasiu widełko gnała, dlaczegoś na nas nie zawołała. Jak wołała, nie słyszeliście, muzyka grała, tańcowaliście. Jak wołała, nie słyszeliście, muzyka grała, tańcowaliście. Hej! Ja bym tam do was, kiedy do nieba jelo króweczki, bo nieba się ma. Ja bym tam do was, kiedy do nieba jelo króweczki, bo nieba się ma. Hey! Tegoroczny Podkarpacki Festiwal Sztuki Ludowej Nuta w Wiedliczu to już kolejna edycja tej imprezy. Przyciągnęła wielu artystów ludowych, zarówno śpiewaków, instrumentalistów, ale także rękodzielników, co nas cieszy, bo z roku na rok mamy takie wrażenie, jest ich coraz więcej. No i możemy przeżywać wspólnie to Święto Kultury Ludowej w Wiedliczu. Możemy patrzeć, jak zespoły, jedne się rozwijają z dziecięcych na dorosłe, inne trwają sobie w najlepsze. Ale najważniejsze jest to, że wciąż nie brakuje nam na tym terenie artystów ludowych, którzy chcą prezentować to, co najcenniejsze i to, co inspiruje wielu muzyków już bardziej nowoczesnych, czyli te źródła naszej pieśni, źródła muzyki, źródła tańca, to wszystko, co mieści się w naszej pięknej, polskiej, podkarpackiej czy pogórzańskiej na tym terenie kulturze ludowej. Gabrysia. Wiktoria. Gabrysia. Ania. Iga. Zuzia. Karolina. Patrycja. Gabrysia. Bardzo nam miło, że mogliśmy tutaj zagościć i szykujemy się właśnie do wyjścia na scenę. Czy trudno było pozyskać ten narybek i wyszkolić? Dziewczyny śpiewają już od 12 lat, oczywiście nie wszystkie, bo niektóre mają 6 lat dopiero. Ale one wszystkie jak mniej widać. Mają teraz, to kiedy? W żłobki zaczęły? Powiem tak, zmienia się z pokolenia na pokolenie. Dziewczyny przychodzą coraz to nowe, niektóre odchodzą do średnich szkół, niektóre na studia i ciągle przychodzą ich koleżanki młodsze na to miejsce. Także zespół od 12 lat funkcjonuje. Śpiewa repertuar ludowy, popowy, religijny, patriotyczny, także uniwersalny na różne okazje, na różne uroczystości. Witamy serdecznie, Dzienny Dom Senior Plus Kopytowa, gmina Chorkówka. Bardzo nam miło, że w dzisiejszym dniu możemy pokazać nasze prace, które powstają na naszej placówce. Chcemy się pochwalić takim rękodziełem, co nas bardzo cieszy, bardzo bawi i przy tym wykorzystujemy wszystkie nasze szufladkowe zakamarki. No i efekty takie są, proszę oglądać. Każdy jakiś okres, co inne wymyślamy za pomocą Madzi, bo bez niej byśmy nic nie zrobiły. Dobrze, że nam dali taką utalentowaną, a my lubimy pracować, prawda Madziu? Oczywiście, tak. Z ogromnym zaangażowaniem. Tak, i każdy coś wymyśla i po swojemu troszkę i z ręki Madzi. Także się bardzo cieszymy, że nas na starość taki dom seniora spotkał. Ja jestem rękodzielnikiem z gminy Tarnowiec, mam na imię Teresa. Swoje prace tutaj wystawiam, są to anioły malowane akrylem na desce. Troszkę mam mydełek ręcznie robionych oraz wyroby tekstylne z lnu. Czek z nazwą pieczywo, woreczek lniany, zaciągany. Kolor szary, ale do kuchni nie jednym pasuje, ale jest to naturalny len, ponieważ len występuje w różnej gramaturze i w różnych kolorach. Ludzie najczęściej kupują kolory naturalne lnu. Hasło takie przewodnie to myślę, że bawmy się folklorem, to jest najlepsze. Szukamy w folklorze takiej możliwości, żeby śpiewać, bawić ludzi, ale i sami się tym zabawić, odkrywać. No i bawimy się gwarą, wyszukiwaniem starych piosenek, śmiesznych powiedzeń, starych zachowań. Taki powrót do korzeni typowy. Typowy strój z naszych okolic, z przełomu XVII-XVIII wiek. Dlatego wykonany jest w bieli, lny, hafty. Wszystko jest zrobione ręcznie.
Jeszcze tu nawet niektóre materiały z lnianki krośnieńskiej są, ale tak właśnie wyglądał starodawny strój. Nie był niebieski ani kolorowy, tylko był biały. Strój pogórzański starodawny był biały i my taki strój prezentujemy od początku, kiedy zespół powstał. Czyli kościuszki jeszcze pamiętasz? Proszę? Czasy kościuszkowskie. No pamięta, pamięta. Tak brakuje tej kosy, no, kościuszkowskiej. Byliśmy chyba jednym z pierwszych zespołów w Polsce, który nawiązał do takiej tradycji, prawdziwej tradycji. I złamaliśmy te siwaki niebieskie, które się rozpowszechniły na całej Rzeszowszczyźnie i Pogórzu, które są trochę zakłamaniem. Bo ten niebieski strój to głównie Staromieście, Rzeszów, miasto, a Pogórze to białe stroje. To białe stroje dopiero później, w późniejszych czasach weszły kolorowe stroje. Więc my całkowicie nawiązujemy i repertuarem, który mamy oryginalny, starodawny, niepowtarzalne te piosenki, wygrzebane gdzieś, odszukane, i strojem, i gwarą. Zero pierścionków, kolczyków, okularów. I tak staramy się występować, żeby to było zupełny powrót do korzeni. To, co się tu dzieje, to jest właśnie klasyczny przykład tego, ci, którzy mnie słuchają, niech dobrze słuchają, co nazywa się tworzeniem podstaw polskości. To właśnie tak, z tej twórczości ludowej, tej twórczości, która wyrasta z ukorzenienia polskiego, z ziemi polskiej, płynie dokładnie to, co daje nam siłę i co daje nam szansę na przyszłość. To jest akurat kufel całkowicie przeze mnie wymyślony, mój projekt, nikt tego nie robi innego. Tym kuflem reklamuje się bardzo dobry hotel w Bawarii. Ma na swoim logo mój kufel. Jest to dzieżka, tak? To jest do kiszenia ogórków, kapusty na przykład. Ale jak się nazywa ten beczka. Beczka? Beczka. Albo, albo naczynie do kiszenia. Beczki to były takie, odwrócone beczki, w ten sposób. To był cebrzyk. Cebrzyk, proszę. A to cebrzyk to jest? To właśnie jest cebrzyk. Tam jest dzieża. Tam jest dzieża. Dzieża tam jest. Tam jest z przykrywką. Dzieża, to jest tak. Ciasto tam rośnie, tak? Tak. To proszę słuchać i zaopatrywać się w takie coś, bo to lada chwila będziemy piec chleby sami. Tutaj, można powiedzieć, że to jest beczka, nazwijmy to tak, tutaj. To jest przycisk, który przyciska zawartość. A, do tutaj się kamień? Kamień przykłada, albo kapuścianą tak głowę. Jak opada coraz niżej, jak tam konsumują, no to żeby się nie kurzyło, to jeszcze się przykrywa. Proszę bardzo. Już jest tak jak trzeba. I wiadro, takie tak, typowe wiadro, to jest wiadro średniowieczne. Powiem tak, że moje wiaderka... A czemu średniowieczne, bo co? Średniowieczne, bo jest odwrócone, to było typowo do noszenia wody na dwóch takich nosidłach. I powiem, że korona królów, moje wiaderka były w koronie królów. Proszę. Scena, gdzie polewają tego gościa, który nas rozrabiał, tam moimi wiadrami polewają. I się nie rozleciały? Nie rozleciały się. A gdzie one są teraz? Nie wiem. Pewnie wiesz, gdzieś tam mają jakieś rekwizytornie albo coś, nie? A to kiedyś manierka? Robiłem manierka, kiedyś robiłem do filmu do Anglii takie manierki, coś ze 3 czy 4 pojechały tam do roboty. A kapela Tarnowsoki działa od 2013 roku, więc już niedługo będzie jubileusz. Bardzo dobrze się nam współpracuje, bardzo dobrze się nam śpiewa, gra. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Jedlicze zawsze pamięta o nas, że możemy kultywować te tradycje dalsze swoje i przekazywać młodym pokoleniom. No, spróbujemy coś zagrać teraz z nowego repertuaru. Mamy kilka... Mam nadzieję, że ludowe. Oczywiście utwory ludowe. Także no, postaramy się, żeby było wesoło. Wbrew pozorom, ta kultura ludowa musi być budowana od dołu, czyli od tych najmniejszych miejscowości. Tam jest sedno, tam się ta kultura serce. Ludowa rodzi. To jest serce ludowizny. I bardzo dobrze, że te zespoły tu przyjeżdżają. Nie mają wielkich, bo to nie jest konkurs, nie mają wielkich profitów, ale chcą się zaprezentować, chcą pokazać, co potrafią, chcą coś nowego zaprezentować, to jest piękne. Wracając do instrumentu, który pana jest głównym instrumentem, czyli harmonijka. Tak. Jak to dzisiaj, nie dzisiaj, tylko w tym roku, bo przecież co roku są mistrzostwa tam jakieś, turniej, tak, jak to się nazywa? To jest... W kamieniu. Ja ponad 20 razy już tam występowałem, bo to co roku jest. No z tą przerwą teraz, tak, że zdarzyło mi się kilka razy być w Złotej Dziesiątce, bo tam jest regulamin, nie wybieram najlepszego, 10 najlepszych. No nawet teraz w tej plebiscycie kapel też jest taka Złota Dziesiątka, czyli 10 najlepszych. To jest coś takiego fajnego, bo jeden to czasami możemy, a 10 to już jest
To już jest takie, no, złota dziesiątka. I tyle, tak to trzeba powiedzieć. Gratulujemy.